Witajcie moi drodzy, dzisiaj zerkniemy sobie na kolejną porcję nowości z Warhammer Community, tym razem banda do Warhammer Underworlds, Nightvault, Stormsires, Cursebreakers, czyli kolejni Space Marini w świecie fantasy. Zapraszam. Kolejną bandą do naszej ulubionej gry Warhammer Underworlds, tym razem Nightvault, jest banda jak? Stormsires, Cursebreakers, czyli kolejna frakcja Stormcast Eternals, kolejny odłam. Tym razem mamy trzech magów, znaczy dwóch magów, głównego maga, maga pobocznego i poboczną magiczkę, czarnoksiężniczkę, księżniczkę, czarodziejkę. Właściwie czemu jest mag, a jak jest magiczka? Magiczka będzie? Magiczka, niech zostanie magiczka. Główny mag, mag i magiczka. takie coś nam dali. Dobra, pytanie, dlaczego chcemy grać Stormsires Cursebreakers? No, jeśli lubimy rzucać dużo czarów, jeśli lubisz rzucać dużo czarów, to tych trzech magów pozwoli ci rzucać dużo czarów, po prostu. Cała ich talia jest zbudowana na czarach, każdy z nich potrafi rzucać czary, jedni lepiej, drudzy gorzej, jedni mają ofensywne czary, drudzy defensywne, drudzy po prostu boostowe. Więc może być ciekawie, może być to bardzo ciekawa banda do gry, jeśli lubimy bić się na dystans, lub też lubimy tak się polepszyć swoich zawodników, że zresztą zobaczycie zaraz, bo naprawdę są ciekawe karty tam. You hate dying, taki jest kolejny powód, czyli nienawidzimy umierać. Podobnie są bardzo wyporni, no zaraz sobie też zresztą zobaczycie, jak wyporni oni są. Więc jest to banda, która dobrze nadaje się do nauki gry. Ponieważ dużo wybacza, nie jest to banda, która będzie szybko ginęła, nie są na przykład Sepulchral Guard, czyli szkielety, którzy są bardzo trudni do opanowania. Zerknijmy sobie na wojowników. Pierwszy nasz szefu, nasz lider, bo ma ten symbol, jest Averon Stormsire. I Averon Stormsire jest magiem drugiego poziomu, czyli będzie rzucał dwoma kostkami na czarowanie i będzie potrzebował, na przykład, i ma dwie broni, ma dwa ataki. Pierwszy atak to jest broń o zasięgu dwóch cali, dwóch, co ja z tymi celami? Dwóch heksów na dwóch młotkach, czyli całkiem duża szansa, na 50% szansa, że mu się uda na każdej kostce, zadająca 2 damage'u, to jest atak fizyczny i ma czar. Czar Fulmination. Zasięg 3 heksów, potrzebuje fokusów, czyli tych świderków i oczywiście rzuca dwoma kostkami i potrzebuje tutaj, nie za bardzo wiem, ile potrzebuje tych kostek, iloma kostkami rzuca, ale domyślam się, że jeśli jest kreska, to potrzebuje, nie wiem, dwoma kostkami rzucaj, po prostu potrzebuje jednego, no na chwilę obecną bym tak założył. Bardzo ciekawy jest jego sposób inspiracji, wystarczy, że czar mu się uda wyrzucić i zostanie zainspirowany. Czyli mniej więcej tak jak pierwsi stormkaści Steelhearts Champions z pierwszej podstawki, wystarczyło, że rzucili kostkę obrony, sukces obrony i obronili się, znaczy zainspirowali się w ten sposób. Drugą postacią jest babeczka, ta magiczka nasza, Amis Dawnguard, i ona jest magiem pierwszego poziomu. Ma dwa znowu ataki. Ma pierwszy atak o zasięgu jednego heksa na dwóch młotkach, czy na dwóch kostkach szuka młotków, 2 damage'u. Drugi jej atak to jest znowu zasięg 1, 3 mieczy szuka. I znowu 2 damage'u, więc tutaj nie jest nic niesamowitego, natomiast znowu ona też jest magiem, więc będzie się aktywowała, inspirowała, jeśli udaje się wyrzucić czar. A jaki ma czar? Słuchajcie dalej. Czar nazywa się Empower, czyli wzmocnij. Jest to akcja czaru, potrzebuje tutaj tych takich piorunów, więc nie wiem, jednego pioruna potrzebuje, rzuca jedną kostkę, więc to wszystko jasne. Jeśli ten czar jest wyczarowany z sukcesem, może przerzucić jedną kostkę za każdym razem, kiedy wykonuje akcję ataku do końca tej fazy. Więc sugeruje nam to jedno, że czarowanie będzie tak jak akcja ataku, po prostu będziemy mieli jedną akcję ataku i jedną akcję czaru, czyli tak jakby, nie wiem, czarowanie nie kosztowało nas aktywacji, znaczy nie kosztowało nas takiej bezpośrednio, jak aktywujemy kolesia, to będzie mógł wyczarować coś i zaatakować na przykład. Tak to przynajmniej rozumiem, bo jest do końca tej fazy, więc zobaczymy. Jak się zainspiruje, to jej atak ma troszeczkę... O, może teraz lepiej. Jak się zainspiruje, jej atak się wzmacnia, ma na trzech, ten główny atak,
A nie, przepraszam, jak się zainspiruje, to jej ataki się łączą, czyli tak jakby używała dwóch broni, które ma w rękach. Zerknijmy sobie na nią. Tak, ma miecza i tej czarodziejskiej różdżki, więc jej atak się wtedy łączy i ma na zasięg oczywiście jednego heksa, trzech kostek, trzy młotki, wow, trzy damage'u i ma knockback, czyli może odpychać. No tutaj też miała knockback oczywiście, ale będzie mogła odpychać tym atakiem, całkiem nieźle. Dodatkowo, zobaczcie, ma napisane, że ona się broni na jednej tarczy, czy na jednej kostce szuka tarczy, czyli znowu 50% szans, że się jej uda, ale ma zasadę, jak jest zainspirowana, że rzuty tarczy lub uników są sukcesami, nawet kiedy ten wojownik jest celem ataku. Okej. Oczywiście nie traci czaru Empower, więc będzie mogła sobie go dalej robić, nawet jak jest zainspirowana, ale dochodzi jej to, czyli zwiększa jej się już tak naprawdę z trzech wyników na kostce, czyli tarcza, krytyk, zwiększa jej się na tarczę, krytyk i unik. Czyli tylko dwa wyniki, dobrze myślę, nie są sukcesem. Tak, dwa wyniki, ponieważ to jest wsparcie pojedyncze i podwójne. Więc jeżeli będzie miała jeszcze dodatkowo wsparcie, to masz już duże szanse na to, że się może obronić. No dobra, zerknijmy sobie na trzeciego naszego zawodnika, naszego wojownika, Rastus the Charmed. I on też jest magiem pierwszego poziomu, jak widzicie. Pierwszą broń, jaką ma, to ma Storm Stave. Zasięg jednego heksa, na dwóch kostkach szuka młotków, dwa damage'u. Druga broń to jest Charge Tempest Blade, czyli ten jego miecz, który trzyma w ręku. Czyli obydwoje trzymają takie mieczyki i mają te swoje laski. Gdzie on tutaj jest? O, tutaj. I cóż, no, na dwóch kostkach szuka młotków. Jeden damage, ale ma cleave, czyli przebija się przez pancerz. To jeśli gramy przeciwko komuś, kto broni się na tarczach, czy tak jak oni na przykład, to możemy używać sobie tego ataku, zadamy mniej damage'u, ale wiemy, że ratuje przeciwnika tylko krytyk lub ewentualnie jakieś wsparcie. Warunkiem zainspirowania jest oczywiście wyrzucenie poprawnie, sukcesem czaru i czar ma taki sam, jak miała nasza Amis, Dawnguard, czyli jak rzuci ten czar, to może przerzucić jedną kostkę przy ataku, więc wow, naprawdę nieźle. Jak się zainspiruje już, to jego bronie znowu się łączą, ma jeden hex zasięgu, rzuca trzema kostkami, szuka młotków, ma dwa damage'u i ma cleave, więc fantastyczna sprawa. No i też ma broni się na tarczach i na unikach, więc znowu 4-6% szans, czyli 66% szans, że się wybroni. Zerknijmy teraz sobie szybciutko na karty, jakie mamy, bo te też są ciekawe i mamy pierwszy czar, który wprowadza nową mechanikę. Zerknijmy sobie na Chain Lightning, znowu przypominam, to jest symbol czarów teraz. Taka pizza z jednym kawałkiem. Mamy Gambit Spell. Potrzebujemy jednego fokusu. Jeśli ten czar zostanie wyczarowany, scatter 3 from the caster's hex. Czyli skaterujemy się o 3 od heksu, na którym stoi nasz caster. Każdy wojownik, który stoi na heksie w łańcuchu, dostanie jeden damage. I teraz tutaj dokładnie nie jest to wyjaśnione, ale dostaniemy taki wzornik skateru. Domyślam się, że naszego czarodzieja stawiamy tutaj, czyli dostawiamy mu do jego heksu, w którą stronę ten heksik. Rzucamy zwykłą kostką ataku, jak widzicie. I mamy teraz, mamy 5 wyników na kostce ataku, mamy podwójny support, pojedynczy support, krytyk, miecze i młotki. I teraz w zależności od tego, jaki wynik na kostce wyrzucimy, w tą stronę pójdzie ten czar. No i teraz tutaj za bardzo, tak jak mówię, nie jest to dokładnie powiedziane, bo zerknijmy sobie. After you roll dice equal to the scatter number of the card in question, in this case 3 dice, each dice corresponds to a direction on a scatter marker. Tak? I teraz każda z tych kostek, każdy z tych wyników będzie odpowiadał za w którą stronę, za to, w którą pójdzie. Tylko że nie jest nigdzie napisane, gdzie mamy dostawić. Czy to jest, czy tu stoi mag i rozpatrujemy sobie, czy on stoi tutaj. Zobaczymy, musimy dostać podręcznik, żeby tego o tym się przekonać. No i podejrzewam, że on będzie na przykład wyrzucił młotek, więc później dołożymy ten scatter template tutaj na górze. Jeśli wyrzucimy krytyk, to go później dostawimy z tej strony. Jeśli oczywiście miecze, to z tej strony i w tą stronę będzie się dalej. Przekręcimy go tą stroną do wyniku, czyli na przykład jak wyrzucił młotki, to ta część wyląduje tutaj. Po prostu przestawimy go o pole do przodu i dalej będzie ten czar
błyskawicy na przykład się tam dostawiał. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądało. Na chwilę obecną no, nie za bardzo można stwierdzić. Dalej zerknijmy sobie na kolejne karty. I tutaj mamy dwa upgrade'y. Pierwszy to jest Disarming Blow. Jeśli damy coś takiego Rastusowi lub tej magiczce Amis, będzie ona miała możliwość zareagowania na atak, który się nie powiódł przeciwnikowi, który się z nią styka. Jeśli wyrzuci wtedy krytyk lub tarczę, czyli znowu 50% szans na to, że jej się to uda, możemy wybrać jakikolwiek atak upgrade na tym zawodniku i go odrzucić. Czyli ktoś wyda sobie Glory Pointa i my pozbędziemy się tej karty z jego zawodnika. Drugi mamy Lightning Whip, czyli bicz piorunowy. I to jest też reakcja, to jest upgrade reakcja. Jeśli ten fighter zaatakuje z sukcesem, zadaj dodatkowo jeden damage celowi tego ataku. Czyli jeśli zaatakujemy jakiegoś typka i uda nam się ten atak, niezależnie od tego, czy on się... Tutaj nie jestem pewien, bo tutaj nie kojarzę teraz, czy on musi się udać mi atak i damage wejść, czyli przeciwnik musi się nie obronić, czy wystarczy, że mi się uda atak i niezależnie od tego, czy przeciwnik się obroni, czy nie, dostanie jeden damage. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to jest rozpatrywane i co się uznaje za udany atak. Czy mój rzut udany, czy ogólnie cały atak. Mój rzut i nieudaną obronę przeciwnika. Ale to powiem szczerze, nie pamiętam w tym momencie, więc zobaczymy. Jeszcze była jedna rzecz, która mi tutaj się rzuciła w oczy, jak patrzyłem na te zasady. A była to rzecz następująca. Tylko jeśli to znajdę... Fulmination... Aha, już wiem, przypomniało mi się. Chodziło o to, że ten koleś tak naprawdę nie jest za bardzo do czaru. Do czaru, czy nie do czaru, tylko do walki. Przynajmniej nie od razu. On jest dobry w walce, jeśli najpierw bzykniemy tutaj naszego przeciwnika Fulmination, bo jest to na zasięg 3 heksów, a później go ewentualnie w następnej turze dopiero doszarżujemy. Z tym, że nie wiem dokładnie, czy będzie to można robić, no bo wiemy, że szarża to jest move i attack action, więc to zabiera całą aktywację. Jeżeli zaszarżujemy, no to później nic za bardzo nie możemy zrobić na te... jeśli już wyczarujemy, to nie będziemy mogli później zaszarżować, więc tak średnio w sumie. Zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądało. Musimy dostać ten zaktualizowany podręcznik, te zaktualizowane zasady i zobaczymy, jak będą się spisywać nasi Storm Sires Curse Breakers. Powiem szczerze, że modele... Cieszy mnie kolejna postać kobieca w tej bandzie, w tej grze. To bardzo dobrze się zapowiada. Mam nadzieję, że w sumie przydałoby się jakiś z innych, na przykład korniści mogliby mieć kobiety, na przykład jakieś, nie wiem, coś w stylu Amazonek i tak dalej. Fajnie to wygląda, nie są jakoś mocno przekobiecone, że tak powiem. Widać, że ma więcej trzmat, ta kieca jest jakaś taka trochę większa, bo jest też z przodu, nie tylko tak jak oni mają z tyłu, jak zerkniecie sobie, oni mają z przodu jakieś tabardy, to się pan nazywa, że mają z przodu szmaty, a ona ma jeszcze taką długą kiecę, która jej zachodzi tutaj całą nogę, więc to jest fajne, jest taki mały detal. No i oczywiście ten cyc-pancerz nie jest jakiś przerośnięty, jest to normalny, tam minimalnie zarysowany, że tam jest jakiś biust. No cóż, moi drodzy, to jest kolejna banda do Warhammer Underworlds Nightvault. I dla tych, którzy przychodzą tutaj dla Warhammera 40 000, nie przejmujcie się. Ja nie zapomniałem o Warhammerze 40 000, po prostu wychodzi coś, co mnie bardzo kręci i bardzo lubię Shadespire'a. Mam nadzieję, że Nightvault tylko... utrzyma moje zauroczenie tą grą, więc cóż, na pewno będą dalej materiały. Aha, na ostatnich rozgrywkach w Atlas Arenie, o których widzieliście rozdanie nagród, ja materiały z tego będę wrzucał, tam mam 3 zapisy gier, kamera była nad stołem, więc ja je wrzucę gdzieś po prostu na swój kanał, żebyście, jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie obejrzeli. Ale uprzedzam, że to są długie gry, bo one trwają po godzinę 20, więc muszę najpierw troszeczkę je przeedytować, żeby powycinać, wiecie, nudne rzeczy po prostu, czy przerwy jakieś. Ale jak to zrobię, to wrzucę, to kiedyś się pojawi. W najbliższym czasie, a jutro,
Jutro to się stanie. Jutro powinien być normalny stream, powinien być pędzle w dłoń, malujemy. Natomiast nie będzie, czy będzie ten stream, będzie troszeczkę inny. Ponieważ jestem na będę na wyjeździe, nie będę miał swojego stanowiska, więc nie będę mógł malować. Więc zrobimy sobie taki stream, na którym posiedzimy sobie na Discordzie, ale bardziej bym chciał, żebyście przygotowali sobie jakieś pytania, które macie, bo będę chciał zrobić taki Q&A po prostu. Będziecie mogli mi zadawać pytania odnośnie całego hobby i tak dalej. Więc jeśli będę mógł odpowiedzieć, to odpowiem. Po prostu sobie posiedzimy, pogadamy, pobzdurzymy, pooglądamy może śmieszne rzeczy jakieś, się zobaczymy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli będzie znowu coś ciekawego na temat Curse Breakerów, czy Night Vaulta, to oczywiście wrzucę. Jutro jest mała szansa, że jutro będziemy mogli położyć swoje rączki, lepkie rączki na już boksie Warhammer Underworlds, ponieważ ma przyjść do naszego lokalnego sklepu. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy dotrze na czas, no bo jeszcze jutro muszę podróżować do innego miasta, więc zobaczymy. Postaram się zrobić, przygotować jakiś dla Was materiał na jutro, albo po prostu Wam opowiem, co i jak się z tym systemem nowym je. Na chwilę obecną dzięki wielkie, do następnego razu, cześć!